13 stycznia. Służba modlitwy. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam. 1 rozdział 9 wiersz. Apostoł nie tylko pozytywnie wyraził się o wierzących w Rzymie, jak to zauważyliśmy wczoraj, ale też chciał im uświadomić, że modli się w ich intencji. Paweł był mężem wstawienniczej modlitwy. Apostoł dobrze wiedział, że modlitwa porusza ramię wszechmocnego. Poświęcał dużo czasu na modlitwę za innych ludzi, bo wiedział, że ma to ogromne znaczenie. Zrozumienie, jak wielką moc ma wstawiennicza modlitwa, przez wieki popychało ludzi do modlenia się za innych. Taka postawa charakteryzuje szczególnie rodziców. Ellen White napisała: matka Augustyna modliła się o nawrócenie syna. Nie zniechęcała się, choć widziała dowody poruszania przez Ducha Świętego jego serca. Kierowała palec na teksty i własnymi słowami przedstawiała syna Bogu, błagając go jak tylko mogła. Z uwagi na głęboką pokorę i wytrwałość, niezachwianą wiarę matki, Bóg zaspokoił pragnienie jej serca. Dziś jest on tak samo gotowy wysłuchać prośby swojego ludu. Jeżeli wierzący rodzice szukają gorliwie Boga, jego ręka nie jest zbyt krótka, by nie mogła zbawić, a jego ucho nie jest ociężałe, aby nie mogło usłyszeć. Da ustom rodziców odpowiednie słowa, które pomogą dzieciom, aby ku Bożej chwale doznały nawrócenia. Sprawa Augustyna wydawała się beznadziejna. Usiedlony przez zmysłowość i pijaństwo, nie przypominał kandydata na przywódcę Kościoła. Bóg jednak wysłuchał modlitwy jego matki. Później stał się być może jednym z najbardziej znanych przywódców Kościoła, zaraz po Jezusie i Pawle. Modlitwa wstawiennicza jest bardzo ważna. Dlatego apostoł stale modlił się za wierzących w Rzymie. Jak jest w twoim przypadku? Kto jest na twojej liście modlitw? Czy są tam dzieci twoje, rodzice, pastor, ksiądz, sąsiad, zbór, rząd? Czy starasz się naśladować Pawła? Jezus powiedział, że powinniśmy się modlić nawet za tych, którzy nas prześladują. Nie skończył się jednak wiek cudów. Bóg może wykorzystać nasze modlitwy do przeprowadzania zmian w świecie. Czy jesteśmy gotowi mu pomóc? Dziękuję.